Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak, witam na kanale Chrobry Szlak. Powracamy do sprawy wydarzeń, które miały miejsce 9 maja w Warszawie i całego tego kontekstu geopolitycznego ataku na ambasadora Rosji Siergieja Andrzejewa. Z nami nie tylko ekspert, ale naoczny świadek tych zdarzeń, czyli Mateusz Piskorski. Witaj Mateuszu. Cześć, dzień dobry wszystkim. No i też w jakimś sensie ofiara tych wydarzeń. To No znaczy tak. Jeden z tych, którzy zostali napadnięci. No właśnie, bo to jest kwestia nie tylko taka, że tam ambasador został napadnięty, ale wszyscy, którzy tam byli i chcieli złożyć kwiaty pod pomnikiem, no jakby można powiedzieć, dostali z rozdzielnika jakąś tam porcję szarpnięć, czy przynajmniej wyzwisk. Tak więc jak to w ogóle wyglądało, bo widzieliśmy tylko migawki, większość myślę ludzi widziała tylko migawki telewizyjne, że trwała tam jakaś demonstracja pod pomnikiem na cmentarzu, co dla mnie w ogóle wiecowanie na cmentarzu no jest czymś, powiedziałbym, co najmniej niecodziennym, jeśli nie no czymś, co raczej nie powinno mieć miejsca, no i co raczej w Polsce nie ma miejsca. No natomiast odbywał się tam właśnie wiec głównie Ukraińców. Nie wiem, czy on był legalny, czy nie. No minister Kamiński twierdził, że był legalny i takie zgromadzenie w wykazie istnieje. No natomiast no wiec na cmentarzu to jest coś niecodziennego i widzieliśmy, że ambasador Rosji przyjechał, chciał złożyć kwiaty, został zaatakowany i tych kwiatów w efekcie nie złożył, ale tak w szczegółach, jak to wyglądało z twojej perspektywy? W obecnym porządku prawnym na marginesie obowiązuje tryb zgłoszeniowy co do zgromadzeń publicznych, przy czym zgromadzenia publiczne zgłasza się, wszelkiego rodzaju protesty zgłasza się do Urzędu Miasta, w tym przypadku do Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa. I jak się okazuje, pan Rafał Trzaskowski i spółka nie mieli nic przeciwko temu, żeby odbywać zgromadzenia publiczne na terenie cmentarza. Tak jak powiedziałeś, to w dużej mierze działo się na terenie cmentarza. Dość specyficzne zachowanie. Bo ja nie wiem, ale do kogo należy w ogóle ten cmentarz? Bo to jest, to mnie tak właśnie... Nie, to jest obszar miejski, to jest obszar miejski z tego cmentarza. A no tak, czyli jest to przestrzeń tak, publiczna, oczywiście. Więc teoretycznie można. Oczywiście, natomiast no, jak sam wskazałeś, raczej nie ma praktyki organizowania zgromadzeń publicznych, pikiet innego rodzaju happeningów na cmentarzach i słusznie, że takiej praktyki nie ma. Więc miasto mogło najzwyczajniej w świecie odmówić się takiego zgromadzenia publicznego i byłoby po problemie. No tym bardziej, że ja chcę podkreślić, że wbrew temu, co słyszymy z niektórych mediów głównego nurtu, które permanentnie kłamią na ten temat, ambasada Federacji Rosyjskiej zrezygnowała w tym roku z przeprowadzania jakichkolwiek oficjalnych uroczystości pod tym mauzoleum na cmentarzu żołnierzy radzieckich w Warszawie. To było w sposób jasny i czytelny powiedziane. Ambasador zapowiedział, i to publicznie, że będzie o godzinie 12 prywatnie wraz ze swoją małżonką, nie zapraszając żadnych innych uczestników, składał kwiaty. Więc nie ma absolutnie mowy o jakichkolwiek imprezach rzekomo organizowanych przez ambasadę rosyjską, bo ambasada rosyjska po wyjątkowo chamskich wypadach Rafała Trzaskowskiego i nacisku, jaki Trzaskowski wywierał na polskie MSZ, otrzymała z MSZ-u polskiego notę o tym, że MSZ nie rekomenduje, tak się wyrażono, przeprowadzania tego rodzaju uroczystości. Ambasada rosyjska się do tej rekomendacji MSZ-u, bo nie był to zakaz, tylko rekomendacja, dostosowała, więc ambasador Andrzejew był tam nie w ramach jakichś szerszych uroczystości, ale jako osoba prywatna, wraz z małżonką, kierowcą, najbliższymi współpracownikami. Tak to wszystko wyglądało, natomiast z drugiej strony zadziwiające jest oczywiście to, że
tym miejscu od godzin porannych zbierały się zorganizowane grupy, podkreślam, dobrze zorganizowane grupy, wyposażone w profesjonalny sprzęt nagłośnieniowy, banery, billboardy, samochody z przyczepami, na których te billboardy były umieszczone, czyli grupa, która no, dysponowała sporymi środkami finansowymi i zebrała tam ludzi, ja stawiam tezę, nie mam na to dowodu, że w dużej mierze odpłatnie, czy ci ludzie otrzymali jakąś garżą za to, żeby się tam zgromadzić, po to, żeby, no właśnie, po to, żeby co? Po to, żeby czekać tam, jak się okazało, nie tylko na ambasadora rosyjskiego, bo o tym to już wszyscy wiemy, o tym skandalu dyplomatycznym, międzynarodowym, właściwie globalnym, bo piszą o tym na mediach we wszystkich krajach świata niemalże, się wydarzył, ale żeby również napadać na Polaków mających zamiar czy chęć indywidualnie. Nie było żadnej zorganizowanej grupy, która chciałaby złożyć wieńce czy kwiaty pod pomnikiem 9 maja w Warszawie. Więc pierwszym akordem było to, że ta grupa się zebrała i o godzinie 12, w sytuacji, gdy policja doskonale wiedziała, bo ambasador nie krył, że przyjedzie ze swoją małżonką, o godzinie 12 złożyć kwiaty. Mówił to publicznie, więc również wiedziała o tym polska policja, warszawska policja. Więc o godzinie 12, gdy podjechał rzeczywiście ambasador, nie było tam praktycznie w ogóle policjantów. To jest pierwszy element. No to jest, przepraszam, że ci wchodzę w słowo, ale to jest o tyle dziwna praktyka, i tu mówię jako osoba, która organizuje przynajmniej ze 2-3 razy w miesiącu jakieś zgromadzenie, że zawsze, nawet jak jest to zgromadzenie gdzieś w szczerym polu, gdzie nie ma żadnego ruchu i nie ma żadnych zagrożeń, bo jest to zgromadzenie w takiej sprawie, że nikt się nie powinien przyczepiać, to zawsze jakiś radiowóz, przynajmniej jeden, być musi, bo takie są procedury. No, co prawda ostatnio miałem taką sytuację, że tu być może gmina nie dopełniła obowiązków i po prostu nie poinformowała policji, ale prawie zawsze tak jest. Zdajmy sobie sprawę z tego, że jest to takie miejsce w Warszawie, ci z naszych widzów, którzy znają topografię Warszawy, z pewnością wiedzą, w którym naprawdę nie ma możliwości niezauważenia zbierającej się grupy demonstrantów. Miejsce jednocześnie położone przy dość ruchliwej arterii, po której poruszają się patrolujące Warszawę w zupełnie innych celach radiowozy, a ci ludzie zbierali się tam od rana, więc no nie było żadnego zaskoczenia. Policja doskonale wiedziała, co tam się święci, doskonale wiedziała, że pojawia się tam agresywnie nastrojony tłum, doskonale to wszystko obserwowała od samego rana z jakichś powodów. W momencie przyjazdu ambasadora się nie pojawiła. Ja powiem więcej, ja byłem sam świadkiem przed godziną 12 różnego rodzaju szarpanin i szamotania Polaków, którzy tam przychodzili i też policji nie było na miejscu. Kluczem do zrozumienia tego wszystkiego jest chyba wypowiedź nieco wcześniejsza wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Pawła Szefernakera z Prawa i Sprawiedliwości, który mówi mniej więcej, że wypowiedź dla Polskiej Agencji Prasowej, że służby jakiekolwiek nie zamierzają, on to chyba ujął, wspomagać organizatorów tego przedsięwzięcia. Ja nie bardzo wiem, to takie masło maślane, trochę nie po polsku sformułował tą swoją myśl nielogicznie pan wiceminister, ale ja nie bardzo wiem, jak to odebrać. W którymś momencie ja to odebrałem po prostu jako zapowiedź ze strony zwierzchników politycznych polskiej policji, że na tym obszarze, w granicach godziny 12 w Warszawie, niedaleko od śródmieścia Warszawy, można dokonywać wszelkich możliwych przestępstw, bo po prostu nie będzie tam policji. Tak to można w zasadzie odebrać. Można było tam w tym czasie mordować, gwałcić, robić cokolwiek, co duszę zapragnie, bo krótko mówiąc, polityczny czynnik stojący nad polską policją stwierdził, że tam w tamtym momencie nas nie będzie, nam wszystko jedno, co będzie się tam działo. A było to właściwie wypowiedziane po apelu, równie absurdalnym apelu Rafała Trzaskowskiego, więc mamy tutaj popis w całej krasie, który powiedział mniej więcej to samo, że absolutnie nie wolno wysyłać tam żadnych służb i sił porządkowych. No to jest jedna z wypowiedzi publicznych, z wpisów w mediach społecznościowych Rafała Trzaskowskiego. Ale to jest o tyle idiotyczne, że przecież ja przejrzałem jeszcze przed chwilą na szybko listę
Tam były cztery zgromadzenia, które urzędnicy Trzaskowskiego przyjęli, zarejestrowali i ich nie zakazali. Więc no, jak mamy cztery zgromadzenia w jednym miejscu, gdzie no, wczoraj dostałem takie pismo obsztorcowujące mnie z kolei, że mam zmienić miejsce swojego zgromadzenia, które organizuję w sobotę, bo nie mam 100 metrów od innego zgromadzenia i mówi, żeby tam jeszcze przy czterech zgromadzeniach nie było policji, no to to przeczy całej praktyce tutaj organizowania zgromadzeń w różnych gminach, bo mam taki ogląd, no jaką znam od lat 8. Dlatego mamy bardzo uzasadnione podejrzenia, że wszystko to była prowokacja, ale nie prowokacja, jak niektórzy mówią, tych, którzy chcieli złożyć kwiaty pod pomnikiem, w tym ambasadora, tylko prowokacja ze strony władz polskich, znaczy władzom polskim, komuś we władzach polskich, komuś z popisu zależało na tym, żeby się stało to, co się wydarzyło. Ja zupełnie przypadkowo, już po tej napaści na ambasadora, słyszałem, jak na radiostacjach policyjnych, policjantów, którzy już wówczas się pojawili, bo oni się pojawili gdzieś tak o 12.15, 12.20, no specjalnie minął kwadrans od tego wydarzenia, oni zaczęli się pojawiać w okolicy i ja na radiostacji słyszałem głos pewnie jakiegoś dowodzącego akcją policji, który wypowiadał następujące słowa. Te słowa zapadły mi w pamięć, bo mogą być bardzo znamienne w wyjaśnieniu całej tej sytuacji. Cytuję, to co się miało wydarzyć, już się wydarzyło. Oczywiście ja nie wiem, o co chodziło temu dowódcy policyjnemu, który wypowiedział te słowa, ale mogę domniemywać z kontekstu tego, co się wówczas działo, że chodziło właśnie o ten incydent z ambasadorem. On się miał wydarzyć. On się miał wydarzyć, bo takie były działania i Trzaskowskiego, i MSWiA w Polsce. I Trzaskowski, i MSWiA w Polsce doskonale wiedziały, że coś się wydarzy. Ja nie twierdzę, że wiedzieli o tym, że ta rozwydrzona tłuszcza obleje farbą, uderzy ambasadora, będzie go szarpała, zdejmie mu okulary i ukradnie de facto te okulary, to jest przestępstwo rozboju. Ale wiedzieli, że będzie tam dochodziło do łamania prawa. No, tego się na pewno mogli domyślać, widząc jeszcze nastroje panujące w tym tłumie wcześniej, zanim przyjechał i pojawił się tam rosyjski ambasador i pojawiły się też inne osoby chcące złożyć kwiaty. Nadmienię, że już na samym początku mieliśmy do czynienia z pewnymi oczywistymi zapowiedziami tego, co się wydarzy, jaki jest nastrój tego tłumu, tylko trzeba odrobinę mieć rozeznania o pewnej symbolice, również symbolice dźwiękowej, bo wysłuchaliśmy sobie na nagłośnieniu profesjonalnym, które tam zostało przez kogoś przywiezione, wynajęte, jak rozumiem, przez organizatorów tych imprez. Wysłuchaliśmy sobie nieformalnego hymnu UPA Czerwonej Kaliny, który tam brzmiał niemal przez cały czas, więc mieliśmy również symbole, które w normalnych warunkach budziłyby wątpliwości prawne w Polsce dotyczące tego, czy nie można ich interpretować jako propagowania faszyzmu czy nazizmu. No ale to już mówię na marginesie zupełnie. W każdym razie mieliśmy do czynienia w moim przekonaniu z organizowaniem czy umożliwieniem tego, by dokonano przestępstwa z artykułu, o ile się nie mylę, 136 kodeksu karnego, czyli przestępstwa napaści na przedstawiciela dyplomatycznego, szefa przedstawicielstwa dyplomatycznego innego kraju, obcego państwa w Polsce, co wywołało skutek określony wizerunkowy. Na razie to jest tylko skutek wizerunkowy, czy będą jeszcze jakieś inne konsekwencje, o tym oczywiście nie wiemy, ale ja bym chciał też, Kamilu, zwrócić uwagę na drugą rzecz, drugi aspekt, równie ważny, jak ten aspekt, na który wszystkie media zwróciły, mówiąc o skandalicznej napaści na ambasadora innego kraju w Polsce. Otóż ludzie tam zgromadzeni, a będąc tam mogę zaświadczyć, że byli to Ukraińcy. Znaczy w 95% ten tłum tam zgromadzony, były to osoby, jak można domniemywać, nie posługujące się językiem polskim i posiadające obywatelstwo najprawdopodobniej ukraińskie. No oczywiście nikt tego nie miał możliwości zweryfikować, ale były jakieś pojedyncze grupy Białorusinów też, no tak czy inaczej przybysze ze wschodu, szeroko rozumianego. A zatem drugi element, który ja bym tutaj wyróżnił i na który chciałbym położyć szczególny nacisk, polega na tym, że Polacy, obywatele naszego kraju,
którzy chcieli złożyć pod tym pomnikiem w tym dniu wiązanki kwiatów, wieńce, podkreślam, w barwach biało-czerwonych, w naszych narodowych barwach, były szarpane, wyrywano im te kwiaty, te wieńce w naszych narodowych biało-czerwonych barwach, pluto na nie, oblewano je niezidentyfikowanymi cieczami i próbowano je pobić. To jest też pewien przełom. Znaczy, w Warszawie w dniu 9 maja 2022 roku nastąpił ostateczny przełom polegający na tym, że elity rządzące dziś Polską, klasa polityczna dziś rządząca, nie może już obśmiewać krajów Europy Zachodniej, jak to robiła w roku 2015-2016, że one sobie nie radzą z rozwydrzonymi imigrantami. Pamiętamy, że wtedy narracja dzisiaj partii rządzącej budowana właśnie była na tym elemencie, że my byśmy na coś takiego w życiu nie pozwolili, żeby jacykolwiek obcokrajowcy w naszym kraju atakowali naszych obywateli, dokonywali przestępstw w miejscach publicznych. A ja tu podkreślę jeszcze, na moich oczach, a szarpani byli również funkcjonariusze polskiej policji. Ofiarami tych ataków byli również funkcjonariusze polskiej policji. I teraz, szanowni państwo, Kamil, ty masz doświadczenie w zgromadzeniach publicznych różnego rodzaju. Zadajmy sobie pytanie, czy gdyby to miało miejsce, jakakolwiek szarpanina z policją na jakimkolwiek zgromadzeniu publicznym organizowanym przez obywateli Polski, to czy nie skończyłoby się wszystko aresztami, a co najmniej zarzutami dla osób, które dokonałyby czynnej napaści na funkcjonariusza policji. To znaczy, na pewno by się skończyło aresztami i ja muszę powiedzieć, jedno zastrzeżenie muszę wtrącić, bo na Zachodzie po prostu doprowadzono do sytuacji, w której policja autentycznie sobie nie radzi z sytuacją w pewnych obszarach, a tutaj myślę, że policja, gdyby tylko padł rozkaz, ona by sobie z tą sytuacją bardzo szybko poradziła, bo ja znam, że tak powiem, bardzo dobrze sprawność funkcjonariuszy policji, tylko oni muszą mieć rozkazy, a tutaj oni nie chcieli, czy powiedziałbym nawet, ja mam takie wrażenie, że oni by często chcieli coś zrobić, tylko mają wyraźny zakaz. Otóż funkcjonariusze policji w dniu 9 maja w Warszawie zostali poniżeni w pewnym stopniu, nawet zaryzykowo takie twierdzenie. Ja sam byłem niemalże uczestnikiem pewnej scenki, kiedy funkcjonariusze policji zadeklarowali, za co im chwała, wypełniali po prostu swoją służbę, że chcieliby przejść się do tego tłumu i zidentyfikować sprawców napaści na Polaków tam dokonywanych przez osoby stojące w tym tłumie. W momencie, kiedy dwóch funkcjonariuszy wraz ze mną, towarzyszyłem im, próbowało dokonać tej identyfikacji, to ten tłum rzucił się oczywiście na mnie również, ale też zaczął szarpać tych funkcjonariuszy. Myśmy się musieli po prostu wycofać pod naporem tego tłumu. Tak to wszystko wyglądało. Więc to była już czynna napaść na funkcjonariusza. W momencie, kiedy panowie policjanci zaczęli okazywać swoje odznaki, bo oni byli ubrani w strój cywilny, ale kiedy zaczęli pokazywać swoje odznaki, czyli zidentyfikowali się jako funkcjonariusze na służbie i w dalszym ciągu byli szarpani przez ten tłum, to jest to czynna napaść na policjanta. I w normalnych warunkach, osoby nie będące obywatelami polskimi, które dokonały tego przestępstwa, bo jest to przestępstwem w polskim kodeksie karnym, powinny oczywiście zostać natychmiast zatrzymane, powinno się im przedstawić zarzuty. Oczywiście później powinien odbyć się proces. No ja nikomu nie życzę tego, żeby od razu trafiał za kraty polskich zakładów karnych, ale przynajmniej te osoby powinny otrzymać kary więzienia w zawieszeniu i oczywiście zakaz wjazdu na terytorium Polski na wiele lat, a nawet to na terytorium całej Polski. Powiedzmy sobie szczerze, że przynajmniej zatrzymanie na tak zwane 48 godzin to w takich sprawach jak napaść na funkcjonariusza, to z tego co ja wiem jest stosowane niemalże z automatu. No to jest rutynowe działanie, oczywiście, że tak. Prokuratury i sądy, zresztą też w sposób dość surowy traktują takie przypadki. Oczywiście jeśli te przypadki są traktowane w sposób rutynowy, a nie w sposób nadzwyczajny, jak było w tym wypadku. My oczywiście nie wiemy, jakie były dyrektywy, nie mamy informacji co do tego, jak wyglądały polecenia i instrukcje dowództwa Komendy Stołecznej Policji w Warszawie, skąd płyną też instrukcje polityczne do takiego, a nie innego zachowania. Tego nie wiemy, tego wszystkiego możemy się tutaj wyłącznie domyślać. Efekt jest jednak taki, że doszło do wydarzeń dwóch
bezprecedensowych 9 maja w Warszawie, pierwszego, czyli ośmieszenia Polski na całym świecie w związku ze złamaniem konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych i traktatach, według której, przypomnę, każdy przedstawiciel dyplomatyczny kraju dowolnego, podkreślam, nie tylko tego kraju, który lubimy i z którym mamy sojusznicze stosunki, ale również tych krajów, z którymi utrzymujemy po prostu relacje dyplomatyczne, a stosunki możemy mieć nawet no, wrogie lub niemalże wrogie, podlega ochronie na mocy prawa międzynarodowego. Tej ochrony w moim przekonaniu w sposób rozmyślny ambasadorowi Federacji Rosyjskiej nie zapewniono, co stanowi blamaż wizerunkowy państwa polskiego na całym świecie, bo nie znajdzie się naprawdę poza Ukrainą i to też to niektórymi mediami ukraińskimi, nikogo w mediach zachodnich, kto by z entuzjazmem komentował to, co się wydarzyło 9 maja w Warszawie. Ba, nawet niektórzy polscy mainstreamowi dziennikarze czy komentatorzy poszli po rozum do głowy i zaczęli jednak odcinać się od tego wydarzenia. Podobnie jak zresztą i chwała mu za to zrobił minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau, który jednoznacznie stwierdził, że coś takiego nie powinno się wydarzyć, więc wyraził ubolewanie jako szef MSZ-u. Wbrew wypowiedziom innych polityków, nawiasem mówiąc, którzy wypowiadali się w całkowicie innym duchu i próbowali usprawiedliwiać popełnione przestępstwo. No i drugi element, o którym też powiedziałem, to jest pewien przełom psychologiczny, który teraz nastąpił, a mianowicie napaści, pierwsze zorganizowane napaści w miejscach publicznych przez obywateli kraju innego, notabene obywateli kraju, którzy mogli liczyć i słusznie na nasze wielkie serce, miłosierdzie, gdy przyjmowaliśmy ich tutaj, gdy tego potrzebowali. Nadal tego potrzebują. Nadal większość z nich to ludzie, jak sądzę, przyzwoici, ludzie, którzy nigdy żadnych tego rodzaju przestępstw by nie popełniali, ale niestety część z nich prawdopodobnie podjudzona przez różne środowiska. Tam mowa o tym, że jest to, było to organizowane przez jakieś środowiska finansowane przez George'a Sorosa. Inni mówili, że symbolika i niektóre śpiewy mogą świadczyć, że to środowiska nacjonalistów ukraińskich. Nieważne. Tak czy inaczej, jakiś margines, bo to był margines, to był tak naprawdę, to chcę bardzo mocno podkreślić, margines marginesów i jakiś przestępczy element gotowy do popełniania, pewnie za jakimś wynagrodzeniem zresztą, to jest, domniemuję, że tak było, przestępstw na terytorium Polski. Tacy ludzie też są. Polskie służby powinny w tym momencie przyglądać się organizatorom tych wydarzeń. Polskie służby powinny prześwietlić te organizacje pod kątem potencjalnego ekstremizmu przez nie stosowanego, bo to był pierwszy krok. My sobie musimy uświadamiać, że to był pierwszy krok. Drugim krokiem może być powtórzenie tragedii z ulicy Foksal z roku 1934, gdzie z rąk banderowskich zbliżonych do Stepana Bandery zamachowców, za co zresztą Bandera został później skazany, w II Rzeczpospolitej zginął minister spraw wewnętrznych urzędujący Polski Bronisław Pieracki. Jeśli pozwolimy na łamanie prawa w takich, zdawałoby się z pozoru, drobnych sprawach, jak pozwolenie na to, żeby szarpano obywateli polskich, żeby ich bito, żeby na nich pluto, mimo że w sposób wyraźny widać, że są to obywatele polscy, bo niosą nasze barwy narodowe, żeby ubliżano w pewnym stopniu naszym barwom narodowym, bo tym ludziom, którzy nieśli wiązanki kwiatów biało-czerwonych, z szarfami biało-czerwonymi te wiązanki wyrywano i deptano, no to możemy się spodziewać tylko tego, że będzie coraz gorzej, że pojawią się działania jeszcze bardziej brutalne i naprawdę bardzo gorąco apeluję w tym miejscu o to, żeby zachować rozsądek, bo to wszystko może się skończyć tragedią, nie tylko tragedią dla nas Polaków, ale również to chciałbym podkreślić, że kij ma zawsze dwa końce. I jeśli my nie chcemy jakichś zamieszek, jakichś tarć na tle narodowościowym w Polsce, to powinniśmy tego rodzaju wydarzenia dusić w zarodku, pokazywać, że państwo polskie reaguje na nie w sposób odpowiedni. No bo cóż, no chyba nie chcielibyśmy, żeby na tego rodzaju wydarzenia musieli reagować Polacy, tworząc jakieś samoobrony, jak swoją drogą kiedyś na ziemi wołyńskiej. Więc państwo polskie musi w tych sprawach naprawdę stanąć na wysokości zadania. Cieszę się, że politycy Konfederacji, przynajmniej ich część, chyba jako jedyni w polskim Sejmie,
zabrali głos w tej sprawie, domagając się zatrzymania sprawców przynajmniej niektórych przestępstw popełnionych 9 maja w Warszawie. No ale nie wszyscy, ponieważ co prawda chyba ktoś potem zadzwonił do Roberta Winnickiego, bo ten wpis zniknął, ale Robert Winnicki napisał, no ale czego się spodziewał ten ambasador tam idąc. No i właśnie pojawiają się takie dziwne głosy, że to właśnie była prowokacja ze strony ambasadora, że po co on wtedy poszedł, bo było wiadomo, że nikt go tam nie chce, że się spotka z agresywnym tłumem. No i jak to skomentować? No bo to takie głosy się pojawiają. A mógł przyjść dzień wcześniej, a mógł przyjść dzień później. No takie głosy w polskiej debacie publicznej się pojawiają, że to była prowokacja ze strony rosyjskiej, tudzież że ci atakujący byli opłaceni. No tam widziałem na przykład też osoby niepełnosprawne i Polaków akurat, ale niepełnosprawnego intelektualnie człowieka, który się bardzo chwalił tym, że nie dopuścili ambasadora do pomnika. No jest to jeszcze o tyle kuriozalne, że to wszystko odbywało się na cmentarzu, gdzie podejrzewam, że jakby przejść się po listach poległych tam spoczywających, to znalazłoby się sporo Ukraińców. Czy Białorusinów na pewno, bo to front białoruski. Znaleźliby się, znalazłyby się tysiące Ukraińców tak naprawdę. Tam jest 24 tysiące ponad żołnierzy poległych na frontach II wojny światowej pochowanych. Ja tylko przypomnę, ze statystyk różnych historyków uśrednionych wynika, że podczas całej II wojny światowej na frontach tej wojny jako żołnierze w walkach zginęło około 1,5 miliona Ukraińców, czy osób, które uznawały się za etnicznych Ukraińców. Więc to jest jeden z tych narodów, które w szeregach Armii Czerwonej poniosły największe straty. I to też powinniśmy pamiętać, że w normalnych warunkach to przedstawiciele tego narodu, tego kraju, również złożyliby wieńce pod pomnikiem mauzoleum żołnierzy radzieckich. Spoczywają tam również ich rodacy. No ale wiemy, że chodziło zupełnie o coś innego. Natomiast co do tych prowokacji, teorii o prowokacji. No, wiem, że są tacy, którzy twierdzą, że jak, nie wiem, kobieta ubierze zbyt kusą spódnicę, to prowokuje do brutalnego gwałtu. No, to możemy tak twierdzić, tak? No, możemy stwierdzić też, że jeśli ja czy ty przejdziemy się spacerkiem po jakiejś ulicy, gdzie grasować będzie grupa jakichś rzeźmieszków czy chuliganów, padniemy ofiarami rozboju, to też jest nasza wina, bo tam poszliśmy. Ale w normalnym państwie, odpowiednie służby zobowiązane są do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim osobom, również przedstawicielom korpusu dyplomatycznego wszystkich innych krajów funkcjonujących na terenie tego państwa, również nam jako obywatelom tego państwa. I to, że ktoś zapowiada popełnienie przestępstw, bo zwróć uwagę, jaka to jest pokrętna, przewrotna logika. To znaczy ci, którzy mówią, że nie powinien był tam iść, właściwie mówią, w zasadzie podkreślają, że oni wiedzieli, czy domyślali się, że tam zostanie popełnione przestępstwo. I akceptowali ten fakt, że tam zostanie popełnione jakieś przestępstwo. Czyli oni nie mówią rzeczy zupełnie innej, którą każdy normalny, świadomy człowiek przestrzegający zasad państwa prawa, żyjący w jakimś obszarze kulturowym, cywilizacyjnym, do którego podobno mamy aspiracje, by powiedział, czyli powinny być tam służby porządkowe, które powinny udaremnić tego typu wydarzenia. Tylko on mówi, że on nie powinien tam iść. Czyli ambasador jest winien tego, że został zaatakowany, że został napadnięty, może również inne osoby, Polacy są winne, że tam po prostu sobie poszły w tym dniu i z kwiatami, dlatego zostały też poszarpane przez ten rozbudzony tłum. No to jest odwrócenie wszelkiej możliwej logiki prawnej. I no tak naprawdę myślę, że to będzie absurdalne co do tego, że ambasador sam się oblał farbą, czy tam kogoś poprosił. Zresztą no, są różne teorie. Jest teoria o zamachu smoleńskim, no, oczywiście nie, zachowując proporcje odpowiednie. No, trzeba przyznać, że jest to bajka w rodzaju bajki o zamachu smoleńskim. Trudno komentować tego rodzaju dywagacje co po niektórych ludzi. Tym bardziej, że nie przedstawiam żadnych dowodów, przepraszam, dowodów. No, trudno, żeby przedstawili dowody tak absurdalnej teorii, ale nawet poszlak nie wskazują na to, że tak mogło się wydarzyć, że tak mogło być. Jeszcze raz podkreślam, że ambasador
zrezygnował z przeprowadzenia oficjalnych uroczystości. Był tam jako osoba prywatna z małżonką. No, notabene tego małżonka też została jakąś niezbyt przyjemną cieczą oblana tam, o czym już w mediach się nie mówi, że oblana została również kobieta po prostu dlatego, że jest małżonką ambasadora Federacji Rosyjskiej. Ale jeszcze nie mówi się o jednym incydencie, czyli o też ataku na szkołę dla dzieci dyplomatów rosyjskich. Ja no podkreślam, to... że to jest szkoła nie tylko dla dzieci dyplomatów rosyjskich, ale w tej szkole uczą się również dzieci dyplomatów innych krajów, dyplomatów krajów byłego Związku Radzieckiego. Uczą się dzieci przedsiębiorców, osób, które pracują tutaj w Warszawie, a pochodzą z tego obszaru postradzieckiego. Uczą się nawet pojedyncze polskie dzieci, których rodzicom zależy na tym, żeby otrzymały znajomość już na etapie szkoły podstawowej dobrą języka rosyjskiego, inwestują w to. W sensie uczą bardzo różne dzieci. Zbydlęcenie nie zna granic, to znaczy po pierwsze szkoła jest obiektem dyplomatycznym, jest częścią szkołą przy ambasadzie funkcjonującą, więc ma status obiektu dyplomatycznego, na który wtargnięto. Po drugie, no, ja nie mam słów komentarza, no, powiem tylko, że z tej szkoły musiano ewakuować znajdujące się tam dzieci. To jeśli już ten rozwydrzony tłum atakuje i stwarza zagrożenie dla dzieci, niezależnie czy rosyjskich, czy polskich, czy jakichkolwiek, to oznacza, że mamy do czynienia już z dzikimi polami, z dziczą, która zaczyna przybywać tutaj do nas i dyktować nam reguły naszego życia. I to jest chyba największy problem w tym wszystkim. I dlaczego ja użyłem tego porównania na samym wstępie, że możemy mieć za chwilę to, przed czym rządzący dzisiaj w Polsce przestrzegali nas i mówili, że nas od tego ratują, to co robili imigranci kilka lat temu, nadal zresztą robią w krajach Europy Zachodniej. Ano dlatego, że tam się też od tego zaczynało, od pojedynczych przypadków naruszenia prawa. Jedna z organizatorek tej całej imprezy w dniu 9 maja wcześniej była widziana, jak blokuje granicę polską. Polską granicą z Białorusią, przypomnę. Notabene przy niechlubnym udziale chyba nie bardzo rozumiejącego, o co chodzi, Kołodziejczaka, Grouni i ludzi no, niezbyt zorientowanych w meandrach polityki współczesnej. No, ale tak czy inaczej, to są ludzie, którzy już naruszają prawo i to w sposób regularny. Tak? Wcześniej blokowali granicę, teraz dokonali już pobić i ataków na obywateli polskich, na ambasadora Federacji Rosyjskiej. Co będzie następne? Jakie jeszcze przestępstwa popełnią? Wtargnęli już do budynku, straszyli dzieci, stwarzali dla tych dzieci szkolnych zagrożenie. No czekajmy dalej. No, jeśli będziemy pobłażliwi dla tego rodzaju rozwydrzenia, to za chwilę, ja się bardzo tego boję osobiście, jeszcze raz podkreślam, skończy się to bardzo źle, bo Polacy nie mogąc ufać własnym organom bezpieczeństwa, w takich sprawach będą musieli brać sprawy w swoje ręce, a to jest pierwszy krok do nakręcania spirali właśnie na tle narodowościowym na ogromną skalę i pełnej chaotyzacji naszego kraju. No właśnie, tu też jest, powiedziałbym, pewien kontekst szerszy, no bo wyobraźmy sobie, że zostałby na przykład oblany cieczą ambasador tworu syjonistycznego czy ambasador Stanów Zjednoczonych, co by się działo, a tutaj no, ambasador rosyjski jest dyplomatą gorszej kategorii i no, pojawiają się głosy, że a, bo takie głosy za, a nawet przeciw, że ambasadora trzeba było wydalić, że tu rzeczywiście to nie powinno mieć miejsca, ale trzeba wydalić ambasadora, najlepiej zerwać stosunki dyplomatyczne, czego jeszcze nikt się nie poważył. Mamy właśnie takie prowokacje obcokrajowców, Ukraińców, powiedzmy wprost, równolegle na przykład pod już bardziej zaawansowane prowokacje mają miejsce na terenie Mołdawii, jakieś ostrzały już i tym podobne rzeczy. I no, tu należałoby postawić duży znak zapytania, czy to nie jest tak, że służby ukraińskie specjalne czynią desperackie starania, żeby kolejne kraje włączyć do tej wojny. Z całą pewnością tak, no to jest jakiś krok na pewno sprzyjający całkowitej wiodącej całkowitej likwidacji stosunków polsko-rosyjskich.
Ja uważam, że teraz powinniśmy się zastanowić, co zrobimy dalej, bo jeszcze bardzo wiele zależy od polskich władz, czy one będą zmierzały w kierunku tej eskalacji, czy nie. Powiedziałem już, że racjonalnie w całej sytuacji zachował się minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau, który wyraził oficjalne ubolewanie w związku z wydarzeniem. A teraz czas, by racjonalnie zachowały się polskie organy ścigania, to znaczy, by zatrzymały osoby zidentyfikowane, podkreślam, jedna z nich nawet nie kryje imienia i nazwiska. Pozostałe są nagrane, przecież te osoby się nagrywały przy popełnianiu przestępstwa i chwaliły się popełnieniem tego przestępstwa w internecie. No, nie ma chyba nic łatwiejszego niż zlokalizowanie teraz tych osób, dokonanie ich zatrzymań, postawienie im zarzutów, zdecydowanie... Ale tu wracamy do pierwszej, do tego, co mówiliśmy na początku. Trzeba chcieć. Trzeba chcieć, a tu minister spraw wewnętrznych mówi, że to było uzasadnione, więc należy wnosić, że on nie chce ścigać. Wewnętrznych nie jest ministrem spraw wewnętrznych, to jest bojówkarzem, przypomnę, i zadymiarzem z lat jeszcze 90. i taką ma mentalność. No, to jest rezultat dawania sterów nad policją, pomijając poglądy polityczne można mieć różne, po prostu zadymiarzom, których organizacja, przypomnę, Liga Republikańska wielokrotnie łamała prawo w latach 90. jeszcze. No ale to jeszcze inne zagadnienie. Natomiast tak, otóż to ja widzę taki dwugłos w polskim rządzie teraz, szczerze powiedziawszy, bo z jednej strony widzę normalną, cywilizowaną reakcję ministra Raua, o której mówiłem. Z drugiej strony w tym samym czasie jego zastępca, Piotr Wawrzyk, wiceminister spraw zagranicznych, mówi dzień później po oświadczeniu ministra, że ambasador Federacji Rosyjskiej w Polsce propaguje nowy faszyzm i nowy nazizm, cytuję, to jest określenie użyte przez Wawrzyka. O kuriozum zupełne, facet jest politologiem, rzekomo profesorem Uniwersytetu Warszawskiego, a wypowiada się w sposób do tego stopnia infantylny, prostacki i po prostu głupi. No ale teraz to wszyscy już się ścigają i wycierają sobie gęby, mówiąc brzydko, faszyzmem i nazizmem, tudzież antyfaszyzmem i antynazizmem, i te pojęcia się kompletnie zdeprecjonowały. Tak, bądźmy obiektywni, to robią obie strony toczącego się w tej chwili konfliktu i toczących się w tej chwili debat, a ja jednak jestem zwolennikiem tego, żeby w sposób precyzyjny określać pewne zjawiska zgodne z kanonami politologicznymi, a nie szafować nimi po to, żeby kogoś obrazić, a to właśnie zrobił Wawrzyk. Nie bacząc na to, że jest profesorem z politologiem, jest profesorem nauk politycznych, wchodząc z Uniwersytetu Warszawskiego, ile dobrze pamiętam, czy europeistą. Tak czy inaczej, mamy dwugłos w polskim rządzie, mamy również dwugłos w polskich mediach głównego nurtu w tej sprawie, to już nie będziemy konkretnych głosów tutaj przytaczać, ale teraz piłka leży po polskiej stronie, znaczy albo polskie władze pokażą, że mają wolę prawnokarnego wyjaśnienia tej sprawy, wyciągnięcia konsekwencji wobec osób winnych i wtedy to może być uznane za jakiś tam gest dobrej woli czy głosu przyzwoitości i działania zgodnego z prawem przez stronę rosyjską, albo tego nie zrobią i wówczas, no cóż, no wówczas grozi nam albo obniżenie rangi stosunków dyplomatycznych, bo takie głosy już się pojawiają, czyli zamiast ambasadorów w Warszawie i w Moskwie będziemy mieli charge d'affaires, albo całkowite zerwanie stosunków dyplomatycznych, notabene sprzeczne wewnętrznie wypowiedzi słyszymy z ust przedstawicieli polskiego rządu, bo wspomniany przeze mnie Piotr Wawrzyk z jednej strony obraża publicznie swoimi wypowiedziami ambasadora Federacji Rosyjskiej, a z drugiej strony mówi, że ma nadzieję, że nie dojdzie do zerwania stosunków dyplomatycznych. No, może dojść do tego. Ale to jest klasyka bycie za, nawet przeciw. Tak, otóż to, natomiast my sobie wszyscy przypomnijmy, bo tak niektórzy nie pamiętają jednej rzeczy, nie rozumieją tego, czym jest takie potraktowanie, pozwolenie przez władze państwa na takie potraktowanie ambasadora i na takie wydarzenia. Otóż pewnie nasi widzowie pamiętają, że kilka lat temu, już sobie nie mogę przypomnieć, w którym to było dokładnie roku, polski ambasador Marek Magierowski został zaatakowany w Izraelu. Jak się wówczas czuliśmy, zadajmy sobie to pytanie, czy
również ci, którzy z Magierowskim nie mieli nic wspólnego, jego publicystyka, bo był wcześniej publicystą, im się nie podobała, nie zgadzali się z liniami stanowiskiem obecnego rządu. Nawet ci, którzy twierdzili, że z tym państwem pod nazwą Izrael nie powinniśmy żadnych kontaktów dyplomatycznych utrzymywać, no ale jednak potraktowali to wszyscy, niezależnie od poglądu, jako pewnego rodzaju policzek wymierzony państwu polskiemu, a nie osobiście tylko Magierowskiemu. Tak samo tutaj, to nie Andrzej został zaatakowany i oblany jakąś cieczą, farbą na cmentarzu żołnierzy radzieckich 9 maja, tylko, no cóż, całej Rosji splunięto w ten sposób. Właśnie tak się czują obywatele, to jest normalne odczucie, bo to jest konwencja wiedeńska, która nakłada specjalne obowiązki na państwa przyjmujące ambasadora, goszczące dyplomatów, żeby tego rodzaju akty symbolicznej agresji i symbolicznego poniżenia innego państwa się nie zdarzały. Widzę, że Polska pod tym względem, i to z całą mocą podkreślam, jest krajem całkowicie dzikim, jest krajem, w którym przestały obowiązywać nie tylko zasady prawa naszego krajowego, o, to już o tym dawno mówiliśmy, konstytucja jest niewiele warta, wszelkie inne ustawy w Polsce niewiele są również warte, bo wszystko zależy od pana, który mówi o tym, że można wszystko robić bez żadnego trybu. I tak bez żadnego trybu funkcjonuje sobie ten kraj. Natomiast mamy też już rażące kolejne, zresztą nie pierwsze, przypadki łamania konwencji i zobowiązań międzynarodowych, które, jak przypomnę, są nadrzędnymi źródłami prawa w myśl tejże konstytucji, też zresztą lekceważonej. Więc to po prostu stawia nas w roli kraju dzikiego, terytorium dziczy, jak określiłem to w swoim komentarzu dla tygodnika Myśl Polska. No to właśnie na koniec, bo ja pamiętam, kiedy spalono słynną budkę pod ambasadą rosyjską, że następnego dnia właśnie jacyś chuligani też tam obrzucili farbą ambasadę polską w Moskwie. Tam zdaje się milicja ich szybko zgarnęła, no ale doszło do tego i ja naprawdę jestem sobie w stanie wyobrazić, no mimo deklaracji ambasadora Andrzejewa, że tak się nie stanie, ale jestem sobie w stanie wyobrazić, że no takie ćwiczenie myślowe, uroczystości dajmy na to w Katyniu, władze rosyjskie nie rekomendują polskiemu ambasadorowi, żeby przyszedł na cmentarz, on na ten cmentarz przychodzi, zastaje tę demonstrację prorządową, no dostaje, mówiąc brzydko, po mordzie, czy właśnie jakąś cieczą, no i co wtedy robią polskie media, to już chyba sobie wszyscy widzowie odpowiedzą, ale czy no możemy się jakiejś retorsji spodziewać, bo ja bym się zdziwił, gdyby Rosja to zostawiła tak bez odpowiedzi. Poza tą odpowiedzią propagandową, którą już wygenerowano, oskarżając Polskę o przyzwolenie chyba na rekonstrukcję faszyzmu czy coś takiego, jeśli dobrze pamiętam słowa Marii Zacharowej, chyba coś w tym stylu. Naturalnym jest, że tego się możemy spodziewać. No jestem natomiast przekonany, wierzę głęboko w to, że Rosja jest jednak państwem szanującym reguły i prawo, w tym konwencję wiedeńską, i że teraz, szczególnie w tych momentach, kiedy buzują emocje, a buzują one pewnie również w Rosji, ambasador Polski w Moskwie, pan Krajewski, zostanie objęty szczególną ochroną i że nie dojdzie do aktów agresji wobec niego i wobec innych polskich dyplomatów, ich rodzin będących w tej chwili w Federacji Rosyjskiej. Ja zresztą tak naprawdę nie odkryję tajemnicy, że rozmawiałem na temat tego wydarzenia, po prostu jako Polak, mówiąc, że wstydzę się za to, co się wydarzyło z ambasadorem Federacji Rosyjskiej Andrzejewem już po tym skandalicznym wydarzeniu, i on mi powiedział, że Rosja na pewno nie zareaguje w tym przypadku symetrycznie, czyli z całą pewnością nie dopuści w ramach retorsji, jak to się przyjęło, one, pamiętajmy, są zachowaniami symetrycznymi, równoległymi, odpowiedź, reakcja na określone działanie musi być taka sama, jak to działanie podjęte, ale że Rosja czegoś takiego nie dopuści, no i to zresztą jest dość logiczne. Jeśli Rosja do czegoś takiego nie dopuści, no to znów, gdzie my będziemy wizerunkowo? Gdzieś w jakiejś dziczy. Więc sądzę, że paradoksalnie ta odsądzana od czci i wiary Rosja wyjdzie wówczas za państwo bardziej przestrzegające porządku prawnego,
niż my, niż Polska. I to jest ten problem nasz wizerunkowy, problem ogromny, no ale problem wizerunkowy wywodzący się tak naprawdę, bo jakbyśmy głębiej popatrzyli na to, co się wydarzyło, że tak naprawdę wywodzi po prostu z braku racjonalnie funkcjonujących, logicznie funkcjonujących struktur państwa, z decyzji, które podejmowane są bez kompletnie jakiegokolwiek przemyślenia, a wyłącznie po to, żeby zaszkodzić, obrazić kogoś. W tym przypadku tym wrogiem jest Rosja, jutro może być wrogiem inny kraj, może Niemcy. No taka jest po prostu trybalna, plemienna mentalność polskiej klasy politycznej. No i się z tego cieszą. No jakaś pseudoparlamentarzystka, bo jako były parlamentarzysta nie mogę czegoś takiego określić mianem parlamentarzystki, wydzierała się i rzucała na konsula rosyjskiego w Gdańsku w tym samym czasie. No, my żyjemy naprawdę w kraju, gdzie w Sejmie, w salonach polskiej klasy politycznej znalazły się indywidua, które w większości normalnych krajów, u nas też kiedyś jeszcze do niedawna, stanowiłyby po prostu społeczny margines. No dokładnie. No i myślę, że tym akcentem byśmy zakończyli. Akcent jest niezbyt optymistyczny. Natomiast jak w starym dowcipie, pesymista powie, że gorzej już być nie może, a ja będę optymistą i powiem może, może. Zawsze ktoś może zapukać w dno od spodu. No właśnie to spukanie od spodu słyszymy od paru miesięcy nazbyt często. Moim Niestety. Państwa gościem był dr Mateusz Piskorski. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję również, do zobaczenia. Dziękuję Państwu za uwagę i zachęcam jak zawsze do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, do udostępniania tego materiału w swoich mediach społecznościowych czy tam gdzie indziej i również zachęcam do wspierania naszego kanału, a także jest link pod filmem, gdzie można się zapoznać z naszą ofertą książkową, z różnymi ciekawymi publikacjami. Widzę, że jest teraz większe zainteresowanie, więc tam gorąco, serdecznie odsyłam. I to wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych programach.